swoją śmierć. Jezus zmartwychwstał. Daj nam dzisiaj orędzie pokoju. Chcę właśnie dzisiaj otworzyć Twoje serce. Chcę właśnie w to serce dzisiaj dać swoją miłość. Miłość nieograniczoną, niepojętą, miłość najpiękniejszą, której tak Ci brak. Z Ewangelii według świętego Jana. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę namaszczoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: dokonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Pragnę. Pragnę. Pragnę, Jezu, Twojej miłości. Thank you.
przychodzę tutaj dzisiaj ze swoimi słabościami. Przychodzę z moją historią życia. Przychodzę z tym wszystkim, co może trudne, ale i też co piękne. Proszę Cię, przemień mnie dzisiaj. Przemień moje życie. Otwórz moje serce. Niech w tym sercu będzie pragnienie Ciebie. Thank you.
miłością. Ty jesteś miłością, której każdy z nas potrzebuje. Do Ciebie przychodzą ludzie spragnieni, pełni chorób, słabości. A Ty kładziesz na nich ręce i leczysz. Z czym Ty dzisiaj przyszedłeś do Chrystusa? Z jaką słabością? Z jakim grzechem? Co dzisiaj Cię dręczy? Co dzisiaj jest tym, pod czym upadasz? Jaka jest największa pokusa w Twoim życiu, z którą sobie nie radzisz? Oddaj to dzisiaj Jemu. Oddaj to Jego miłości. Oddaj to Bogu.
otworzyliśmy swoje serce Jezusowi z nas.
Panu dziękować. Przychodzę tutaj do świątyni i sam zastanawiam się. Panie Jezu, może dzisiaj powinienem Ci podziękować. No właśnie. Może za teściową. Może za teścia. Może dzisiaj powinienem Ci podziękować za dziecko, którego może czasami nie rozumiesz. Może dzisiaj powinnaś podziękować jako żona ze swego męża. I Ty, mężu, powinieneś dzisiaj podziękować za swoją żonę. Może na co dzień tak mało tej miłości, tak mało tego pragnienia wzajemnego. Może dzisiaj powinnaś podziękować za męża, może, który jest alkoholikiem. Może dzisiaj powinnaś podziękować za swoją historię. Może dzisiaj powinieneś zagoić rany, które gdzieś głęboko na dnie. Za co dzisiaj, Panie, Tobie mam podziękować? Niech każdy z nas w ciszy własnego serca odpowie sobie na to pytanie. Ja, Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje ciało i krew. Dziękuję Ci za to, że jesteś zawsze blisko. Dziękuję Ci za Eucharystię, za sakrament pokuty. Dziękuję Ci za kapłaństwo. A Ty za co chcesz podziękować? Za to, co trudne, za to, co boli, za to, co może jest tak bolesne, że aż płakać Ci się chce. Za to dzisiaj w sposób szczególny podziękuję Jezusowi, bo Twoje cierpienie jest drogocenną perłą, drogocennym skarbem głęboko zakopanym. Odkryj to cierpienie przed Nim, a Twoje cierpienie zamieni się w słodycz. Tak, w słodycz.
z Apokalipsy świętego Jana. Znam Twoje czyny, trud i Twoją wytrwałość. I to, że złych nie możesz znieść. I że próbie poddałeś tych, którzy zwą sam siebie apostołami, a nimi nie są. I że ich znalazłeś końcami. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla imienia mego, niezmordowany. Ale mam przeciw Tobie to, że odstąpiłeś od Twojej pierwotnej miłości. Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się i poprzednie czyny podejmij. Jeśli zaś nie, przyjdę do Ciebie i ruszę świecznik Twój z Jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do kościołów. Pamiętaj, skąd spadłeś. Pamiętaj, że jesteś stworzeniem Boga, że jesteś tak kruchy. Mimo tego, że masz wszystko, że masz pracę, pieniądze, że może jesteś zabiegany, wiedz, że to wszystko On Ci da. Zaniedbałeś Chrystusa. Może w swoim codziennym życiu nie dbasz o modlitwę. Może modlisz się szybko. Nawróć się. Nawróć się dzisiaj. Te słowa mówi do Ciebie sam Jezus. Ale Ty oczywiście mówisz, że nie mam się z czego nawracać. Że w gruncie rzeczy to nie jestem taki czy taka zła.
abyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni, ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Bądź więc gorliwy i się nawróć. Oto stoję u drzwi i płaczę. Jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy tam zasiądź ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy. Jesteś w swoim życiu? Czy jesteś jednoznaczny, prawdziwy? Czy twoje słowo jest tak, tak, nie, nie? A może jesteś letni? A może nie masz swojego zdania? A może opierasz się na zdaniach innych? Panie Jezu, naucz mnie prawdziwości. Naucz mnie radykalności. Spraw, abym potrafił, abym był odważny, abym się nie bał. Przypomnij sobie sytuacje, w których nie powiedziałeś komuś prawdy, bo ten ktoś jest twoim przyjacielem lub przełożonym. Panie Jezu, naucz mnie mówić prawdę. Spraw, abym był gorący. Ty oto stoisz u drzwi moich i kołaczesz. Jeśli kto posłyszy i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Czy usłyszałeś już Jezusa? Czy już jesteś gotów, gotowa, aby otworzyć przed nim swoje serce? To właśnie ten moment, to właśnie teraz Jezus chce przyjść do twojego serca. To właśnie z twojego serca Jezus chce uczynić mieszkanie.
masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć. Bo nie znalazłem Twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, tak szczerz tego i nawróć się. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do Ciebie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Znam Twoje czyny. Prośmy teraz Ducha Świętego, aby nas ożywił. Bo często jesteśmy umarli, mimo że żyjemy. Umarli na skutek własnych grzechów. Więc Duchu Święty, przyjdź. Ogarnij każdego z nas. Otwórz moje oczy. Serce napełnij swoją miłością. Tak bardzo Cię kocham. Niech Twa święta wola pełni się. Niech się wypełni. Obyś mnie, Panie Jezu, zastał przygotowany. Obyś mnie zastał czujny. Obyś mi dał wieniec życia. Thank you.
chcę, abyś mnie schował, abyś mnie przytulił pod skrzydła swe, abyś mnie ukrył w silnej dłoni swej, bo taki jestem słaby. Właśnie teraz zawierz Panu Bogu swoje życie, oddaj Mu całego siebie. Nie ma takiego problemu, którego On by nie rozwiązał. Nie ma takiego krzyża, którego by nie wziął za Ciebie. Nie ma takiej słabości, której by nie uleczył. Jak jest Ci dzisiaj trudno, jak może płaczesz po nocach, jak może w Twoich oczu pojawiają się łzy, bo coś Cię tak bardzo przygniata, coś Ci nie daje spać, wiedz, że On jest przy Tobie. Schron się pod Jego skrzydła, przytul się do Jego ran. W Jego ranach jest Twoje zdrowie, w Jego ranach jest Twoja radość, w Jego ranach jest zbawienie, miłości prawdziwe. Ja Cię pragnę, bądź w moim sercu. Thank you.
jesteś wywyższony, Panie. Dlatego pragnę Cię teraz uwielbiać. Pragniemy Cię wszyscy uwielbiać, Panie. Dlatego powstańmy, wznieśmy ręce do góry. Panie Jezu, Ty jesteś wszystkim. Ty jesteś mocą, Ty jesteś źródłem prawdziwej miłości. Ciebie pragnie każdy z nas. Pragniemy Cię wywyższać w naszym życiu. Pragniemy, abyś Ty był na pierwszym miejscu. Ty, który często jesteś daleko, bo ja tak chcę, bo ja jestem daleko od Ciebie. Pragnę, byś był blisko. Pragnę Cię uwielbiać, mój Królu i Panie. Króluj w moim sercu. Króluj w sercu, które jest oziębłe, które jest twarde, w którym tak brak jest miłości. Panie Jezu, Ty wszystko możesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Ty dzisiaj pytasz się jak do Piotra, czy miłujesz mnie bardziej, aniżeli Ci? I pragniesz usłyszeć słowa, Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Niech każdy z nas w swoim sercu tak głęboko powie te słowa. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Ty wiesz, że Cię kocham pomimo moich słabości, pomimo moich grzechów, upadków, pomimo tego, że czasami jestem daleko, pomimo tego, że czasami zostawiam Cię, że brnę w grzech. Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Pomimo tego, że się Ciebie zapieram jak Szymon Piotr. Mimo tego, że idę za Tobą, jestem gdzieś daleko i nie rozumiem Twych słów. Panie Jezu, Ty wiesz, że Cię kocham. Ty wiesz, że Cię kocham jak ta kobieta grzeszna, z której wyrzuciłeś 7 złych duchów. I pragnę, abyś również ze mnie wyrzucił 7 złych duchów, abyś wyrzucił mój grzech. Ty, Panie, wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Dlatego pragnę, abyś ogarnął mnie swoją miłością. Abyś to Ty był Panem i moim Bogiem. Pan mój i Bóg mój, jak powiedział święty Tomasz. Pragnę być z Tobą. Pragnę być z Tobą na zawsze. Pragnę. Pragnę Twojej miłości.
Twoje święte imię. Jak bardzo mi brakuje tego imienia. Na to imię zgina się każde kolano. Istot niebieskich i ziemskich. W to imię złe duchy wypędzasz. W to imię dzieją się cuda. Jezu mój. Jezu. Wtedy, gdy będzie Ci trudno, gdy niejednokrotnie będziesz zmagać się z różnymi problemami, kiedy już nie będziesz miał sił modlić się, wypowiedz to jedno słowo. Jezus. To słowo to miłość. To słowo to krzyż. To słowo to zbawienie. Jezu mój. Wszyscy śpiewajmy z głębi naszych serc. To święte imię. Wołajmy jak możemy. Niech krzyczą serca. Niech Jezus dokona w nas cudów. Niech w końcu przemieni nasze serce. Niech uleczy. Niech uzdrowi. Jezus.
Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. A jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożyć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Maryjo, pamiętamy o Tobie. Pamiętamy o Twoim Synie. I dzisiaj również prosimy Ciebie, Maryjo. Mówimy razem ze świętym Janem Pawłem II. Totus tuus, Maryjo. Cały Twój, Maryjo. Ty depczesz głowę smoka, stradawnego węża. Ty go pokonujesz. Na pewno w naszym życiu były sytuacje obawy. Może boimy się ciemności. Może boimy się zła, szatana. Wezwij wtedy ją, Matkę Bożą, Maryję. Odmów pod Twoją obronę. Powiedz totus tuus. Ona przyjdzie Ci z pomocą. Ona, Matka Jezusa Chrystusa. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Miłość mi wszystko rozwiązała. Dlatego uwielbiam tę miłość, gdziekolwiek by przebywała. A że się stałem równiną dla cichego, otwartą przepływu, w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartaj o tęczowe pnie, ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa i tą światłością po liściach nieostrzeżonych tnie. Więc w tej ciszy ukryty ja liść, oswobodzony od wiatru, już się nie troskam o żaden z upadających dni, gdyż wiem, że wszystkie upadną. Miłość jest źródłem i początkiem wszelkiego dobra. Jest wypróbowaną obroną i drogą wiodącą do nieba. Kto nią postępuje, nie może ani błądzić, ani się lękać. Miłość kieruje, chroni i prowadzi. Święty Fulgencjusz. Cierpliwość jest codzienną formą miłości. Józef kardynał Ratzinger. Nie widzą Ciebie moje oczy, nie słyszą Ciebie moje uszy, a jesteś światłem w mej pomroczy, a jesteś śpiewem w mojej duszy. Leopold Staw. Do dwóch słów, miłość i miłosierdzie, można sprowadzić całe kredo chrześcijańskie. Matka Teresa z Kalkuty. Jednego serca, tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi, co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy cichymi. Adam Asnyk. Każdy nowy dzień jest kwiatem, który zakwita w naszych rękach. Tam, gdzie się kocha, nigdy nie zapada noc. Serce to cząstka człowieka, które tęskni, kocha i czeka. Adam Mickiewicz. Im większy człowiek, tym głębsza jego miłość. Leonardo da Vinci. Thank you.
aby dał nam swoją miłość, aby zaspokoił w nas to pragnienie miłości, aby to On w nas zamieszkał. Wszyscy powstańmy i przyjdź w wspólnym śpiewie. Błogosławmy sobie wzajemnie.